Bardzo się cieszę, że w Wielkim Tygodniu, tuż przed świętami wielkanocnymi, tuż przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego, mogę się spotkać z Państwem, z polskimi żołnierzami, którzy pełnią swoją służbę, realizując nasze sojusznicze zobowiązania, ale także reprezentując Rzeczpospolitą Polską poza granicami, tutaj w Bośni i Hercegowinie. Bardzo się cieszę, bo staram się tuż przed każdymi świętami i wielkanocnymi i Bożego Narodzenia odwiedzić naszych żołnierzy, którzy służą z dala od Polski, którzy poświęcają się w ramach swojej służby, rozstając się ze swoimi rodzinami i jadąc służyć Rzeczypospolitej właśnie w taki sposób, często w miejscach niebezpiecznych. No cóż, można powiedzieć, szczęście, że tutaj w Bośni i Hercegowinie, na tej ziemi pełnej bólu wciąż i tak trudnej, na której tyle wciąż jest pozostałości tamtego konfliktu sprzed 20 lat. Dzisiaj także dzięki Państwa służbie jest spokój i ludzie mogą tutaj normalnie żyć i się rozwijać. Dziękuję, że prowadzicie tutaj działania tej misji, z jednej strony szkoleniowej, ale z drugiej strony także mającej istotny element stabilizujący i że pokazujecie swoją służbą nie tylko, że Polska jest krajem ważnym w Unii Europejskiej i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim, co wiem, bo mówiono mi o tym, realizujecie tą służbę w sposób niezwykle profesjonalny, i jesteście bardzo cenieni przez miejscowych ludzi. Także ze względu na miejsce, z którego pochodzicie, Polskę, kraj słowiański. I z tego względu także bliski sercom wielu ludzi, którzy mieszkają na tej ziemi. Dziękuję za to, że realizujecie Państwo te zadania w sposób tak wzorowy. Dziękuję za to, że dzięki Waszej postawie dobrze się myśli tutaj o Polsce, dobrze się myśli tutaj o polskim żołnierzu, dobrze się myśli o profesjonalizmie polskiej armii i Polaków w ogóle, o ich życzliwości, o ich serdeczności, o tym wszystkim, co przecież dla nas tak ważne, kiedy mówimy o budowaniu wizerunku naszego państwa i nas jako narodu poza granicami. Jestem za tą służbę i za to oddanie i za ten profesjonalizm ogromnie wdzięczny. Dziękuję, że w taki właśnie niezwykle godny i poważny sposób tutaj Państwo nas reprezentujecie. Ale przede wszystkim mam prośbę. Na pewno będziecie Państwo rozmawiali ze swoimi bliskimi teraz w tym przedświątecznym i później w świątecznym okresie. Bardzo proszę, żebyście im przekazali ode mnie nie tylko najlepsze życzenia w związku ze świętami wielkanocnymi, ale przede wszystkim proszę, żebyście przekazali wyrazy szacunku. Wyrazy szacunku i wdzięczności za to, że razem z Państwem wykonują tą służbę, bo kiedy ktoś czeka na powrót do domu męża, żony, ojca, mamy, syna, córki, brata czy kogokolwiek bliskiego, czeka zawsze w niepokoju, bo ten niepokój, kiedy tej osoby bliskiej nie ma obok, zawsze gdzieś tam towarzyszy, tak? Wszyscy wiemy, że strzały nie padają dzisiaj tutaj w Bośni, ale miny są nadal. I wypadek zawsze może się zdarzyć. W związku z powyższym proszę, żebyście Państwo przekazali ode mnie nie tylko życzenia, ale przede wszystkim podziękowania i ogromne, ogromne, ogromne wyrazy szacunku. Zawsze pamiętam nie tylko o naszych żołnierzach, ale przede wszystkim właśnie o ich najbliższych, o tych, którzy
cicho służą Rzeczypospolitej Polskiej, oddając bliską im osobę w służbę Rzeczypospolitej. Bardzo jestem za to wdzięczny i bardzo mocno chcę to podkreślić. Ale przede wszystkim chcę Państwu tutaj obecnym życzyć, żeby te święta upłynęły w spokoju, żeby mimo tego rozstania z najbliższymi ta atmosfera, którą sobie tutaj stworzycie, była też taką atmosferą, na ile się da, ciepłą, domową, świąteczną, taką jak przy wszystkich wielkanocnych stołach w naszych rodzinach, zgodnie z naszą tradycją. Życzę, żeby ten okres służby był okresem spokoju też, żeby się tutaj nic nie działo i przede wszystkim życzę, żebyście mogli też po zakończeniu swojej służby w ramach tego 17 zmiany tutaj naszego kontyngentu mogli spokojnie wrócić do domu, wrócić do dalszej służby i do wykonywania swoich obowiązków w macierzystych jednostkach. Za tą służbę tutaj jeszcze raz z całego serca dziękuję i korzystając z tego, że mamy dzisiaj tutaj tak dostojną i tak wysoką reprezentację i pana ministra, i szefa sztabu generalnego, i wszystkich moich współpracowników, chcę Państwa zapewnić o jednym. Czynimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie tylko Wojsko Polskie było w naszym kraju szanowane. Na szczęście jest szanowane i to bardzo szanowane przez ludzi, ale przede wszystkim chcemy także, żeby było nowocześnie wyposażone, żeby polski żołnierz mógł służyć bezpiecznie, żeby to był sprzęt niezawodny, żeby nie zdarzały się wypadki, żebyśmy się wreszcie pożegnali ze starym posowieckim wyposażeniem, które wciąż jeszcze u nas jest. Myślę tutaj przede wszystkim o samolotach, żebyśmy się pożegnali z Su i Migami i żebyśmy zamiast nich mieli najnowocześniejsze samoloty piątej generacji, na których polski lotnik nie tylko będzie mógł latać bezpiecznie, ale na których przede wszystkim rzeczywiście będzie mógł zrealizować wszystkie swoje talenty. A że mamy utalentowanych pilotów, to doskonale wiemy. Chcemy, żeby polscy żołnierze byli wyposażeni w jak najlepszą artylerię. Cieszę się ogromnie z zakupu artylerii rakietowej HIMARS. Mam nadzieję, że już niedługo będzie ona służyć w rękach polskich żołnierzy i będzie budowała i wzmacniała bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Dziękuję Wam jeszcze raz za Waszą misję w kontekście naszych obowiązków sojuszniczych. Dzisiaj jest tak, że nie tylko nasi żołnierze służą poza granicami w ramach różnych misji, a jak Państwo wiecie, jest ich wiele, ale także i u nas są obecni żołnierze ze Stanów Zjednoczonych i z innych państw NATO, a więc także i u nas wykonują swoją misję, czy to w ramach porozumień dwustronnych, czy w ramach Enhanced Forward Presence. Cieszę się, że tak jest. Mówiłem w 2016 roku, kiedy rozmawiałem z przywódcami państw NATO i z sekretarzem generalnym panem Jensem Stoltenbergiem. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w NATO, teraz to już 20 lat, ale bardzo byśmy też chcieli, żeby i NATO było u nas i żeby tym NATO u nas był nie tylko polski żołnierz, który jest w sojuszu, ale żeby byli także żołnierze armii sojuszniczych i w ten sposób, żeby wzmacniało się nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, żeby NATO pokazywało, że jest aktywne i że artykuł 5 zobowiązujący do kolektywnej obrony nie jest tylko zapisem na papierze, ale że on rzeczywiście jest realizowany poprzez obecność sojuszniczą. Cieszę się, że ta obecność dzisiaj jest i chcę bardzo mocno podkreślić, że to właśnie także i dzięki Państwa postawie, dzięki temu, że jeździcie na misję poza granicę, że realizujecie w związku z tym osobiście ten obowiązek Rzeczypospolitej, także niesienia sojuszniczego wsparcia i wykonywania sojuszniczych misji, że możemy dzięki temu mieć także sojuszniczą obecność u nas. Jeszcze raz składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wesołych, spokojnych, dobrych świąt dla Państwa i dla Waszych najbliższych. Dziękuję.